takim wydarzeniem, które niewątpliwie było dla nas takie formatywne, takie bardzo przełomowe, to była aukcja zdjęć Miltona Greena z kolekcji Fozu, zdjęć Marilyn Monroe. Zainteresowanie aukcją było niesamowite. Nie wiedzieliśmy, czy jesteśmy w stanie zorganizować to wydarzenie na taką skalę, na jaką by ono zasługiwało. Pamiętam, że przygotowywaliśmy się do niego niemal jak do bitwy. Można powiedzieć, że wszyscy pracownicy wszystkich działów byli maksymalnie zaangażowani w to wydarzenie. Już o godzinie 21 wiadomo było, że padają pierwsze rekordy i informacja o tych rekordach poszła w świat. Okazało się, że możemy przekraczać granice rynku sztuki w Polsce. Do tej pory wszelkie aukcje fotografii w Polsce osiągały obroty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Ta aukcja osiągnęła obrót ponad 2 milionów, 2,4 miliona złotych. Pamiętam to wrażenie niesamowitej jedności i tego, jak już wszyscy klienci nas opuścili, kiedy drzwi zostały zamknięte, kiedy zamówiliśmy coś do jedzenia i wszyscy razem usiedliśmy i poczuliśmy, że jesteśmy w stanie przenosić góry, że jesteśmy w stanie zrobić coś, co na pierwszy rzut oka wydawało się niemożliwe. I że te ograniczenia polskiego rynku sztuki dla nas nie istnieją.